witajcie kochani serdecznie, zespół pierwszy, dzisiaj dla nas bardzo wyjątkowy moment, ponieważ właśnie dzisiaj zakończyliśmy pracę nad płytą Piersi i Przyjaciele 2. Widzicie, jesteście świadkami naszej małej uroczystości, brawa dla dziadka. Kochani, krótka przerwa w pracy, ponieważ za niedługo widzimy się na koncertach, ale teraz trochę o płycie. Piersi i Przyjaciele 2. No nie, płyta powstawała 9 miesięcy, 9 cudownych miesięcy pracy. Koledzy z zespołu wpadli na pomysł, aby nagrać taką płytę, tak ją zatytułować, ponieważ jak niektórym z Was wiadomo, Piersi i Przyjaciele, w którym roku mały? Pierwsza edycja? Aha, dziadek w którym roku? Nie, nie. Chyba później. 94 rok. 94 rok, płyta Piersi i Przyjaciele. A 2013 rok, płyta Piersi i Przyjaciele 2 z udziałem bardzo zacnych, znamienitych gości, wielkich muzyków i przyjaciół zespołu Piersi. I tak pokrótce, aby nie zanudzać. Utwór pierwszy, Bałkanica. Bałkanica, utwór dzięki uprzejmości kolegów udało się zrealizować utwór, który jest bliski bardzo mojemu sercu. Opowiada o generalnie zabawie i radości z życia, zawiera rytmy bałkańskie i polską moc. I jest to właśnie taka mieszanka, jaką ja jestem, z ojca Bułgara, matki Polki. Taki się tutaj człowiek jak ja urodził. Stąd się też wzięła na płycie Bałkanica, za co koledzy Wam serdecznie dziękuję. Utwór drugi, Pigułka Szczęścia. Kochani, w utworze Pigułka Szczęścia sięgnąć pamięcią i już mówię, jako gość wystąpił Jacek Jędrzejak, zwany JJ-em, czyli wokalista takiej grupy jak Big Cyc, basista grupy Czarno-Czarni. Tutaj gościnnie zaśpiewał piękną piosenkę, która opowiada o idealnej Polsce. Zapraszamy, sami sprawdźcie, co to jest. Kolejny utwór, trzeci na płycie, to Juana. Juana, jak sama nazwa wskazuje, mówi o Juanie. Juana jest piękną kobietą z Meksyku, której myślę, że warto się zakochać. I tutaj gościnnie w tym utworze zagrali Paweł i Łukasz Golcowie. Pozdrawiam chłopaków. Słuchajcie, może się napijmy, co? Tak jest. Bo to trzeba wychylić toast za... Także my... Ja już mam. Także kochani, za płytę. A ja opowiadam dalej. Utwór czwarty. Utwór czwarty, Ciacho. Również w tym numerze Łukasz i Paweł Golcowie zagrali gościnnie. Utwór generalnie opowiada o mężczyźnie typu macho, czyli myślę, że o małej. Zdecydowanie. Lecimy do piątki. Utwór numer 5. Kowalscy. Kowalscy to numer, gdzie... Co tam, panowie? Gości nie było. Kowalscy, numer o polskich urzędnikach. Mocny, wymowny numer o polskich urzędnikach. Szóstka to Komornik. Ten tytuł chyba mówi sam za siebie, więc przejdę do numeru siódmego. Numer siódmy na płycie, utwór pod tytułem Cymbały. I też ten tytuł jest bardzo wymowny, bo opowiada o mężczyznach. O mężczyznach, którzy stali się nagle cymbałami, więc zapraszamy do wysłuchania. Ósemka. Idą Zbójcy. Utwór nagrany razem z zespołem Trybunie Tutki. Pozdrawiamy, Trybuniu. Pozdrawiamy. Trybunie Tutki, piękne połączenie dubstepu z piękną góralszczyzną. Co z tego wyszło, przekonacie się sami, jeśli sięgniecie po płytę Piersi Przyjaciele 2. Dziewiątka to Pali się. Również w tym numerze na trąbce zagrał Łukasz Golec, na puzonie Paweł Golec. No i powstała piękna, szybka pieśń o straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej. Dziesiątka. Kiedy Jan. W tym utworze gościnnie zaśpiewał i zagrał na gitarze nasz przyjaciel
Andrzej Nowak, znany z takich zespołów jak TSA i Złe Psy. Tematyka o okołomotorowa, o motocykliście. Piosenka o motocykliście, wolnym harlejowcu. Numer 11. Numer 11 to Meksykańska fala. Tu gościnnie zaśpiewał Tomek Lipnicki, znany dobrze jako Lipa, z takich zespołów jak Illusion czy Lipali. Oprócz tego, że Tomek zaśpiewał w tym kawałku, również napisał piękny tekst o polskich kibicach. No, jak posłuchacie, to sami ocenicie, czy napisał o nich dobrze, czy źle. Numer 12 na płycie to Miłość w rytmie disco. Ten tytuł jest tak wymowny, że myślę, że nie trzeba tutaj nic więcej mówić. Tytuł mówi sam za siebie. 13. Również wymowny tytuł to jest piosenka pod tytułem Dubstep Polo. Dubstep Polo. Stwierdziliśmy, że już dubstep jest tak przestarzały i przereklamowany, że może się nadawać tylko i wyłącznie, aby robić dubstep polo. Jakie są efekty, usłyszycie sami. Numer 14. 14 na płycie Pierwsi Przyjaciele 2 to utwór pod tytułem Skóra 2013. Utwór szczególny, ponieważ autorem tego utworu, autorem słów, zaczniemy od słów, jest Izabela Jezierska. Natomiast autorem muzyki jest Rafał Jezioro Jezierski, czyli współzałożyciel zespołu Piersi, który po wielu latach nieobecności jakby na muzycznej scenie zdecydował się tu ze starymi przyjaciółmi nagrać taki utwór i zaistnieć również na tej płycie Piersi i Przyjaciele 2. Numer 15, bardzo wymowna piosenka pod tytułem System. Opowiada o wojnie i skutkach, a przede wszystkim opowiada o chęci zysku, właśnie na wojnie. Także bardzo mocny numer, zarówno i tekstowo, jak i muzycznie. Numer 16 na płycie to The USA. Utwór USA opowiada o zachwycie Polaków, którzy mieli możliwość pojechać do tego fascynującego kraju. I oczywiście to jest wszystko z taką dozą lekkiego pastiżu, no bo tak. Co tam dalej? 17. Tak. Aha, 17 utwór, ostatni na płycie, to jest Smooth Pigułka, czyli motyw muzyczny z utworu numer 2, Pigułka Szczęścia, ale w pięknym opracowaniu naszego wirtuoza gitary Hansa. Także tak, na wyciszenie, uśmiech, na uspokojenie, na zakończenie tej płyty utwór, uwaga, instrumentalny gitarowy utwór. Płyta Pierwsi Przyjaciele 2 została nagrana w Mach Record Studio w Wojkowicach Śląskich. Realizacja i miks Jarosław Tojf, jego asystentem jest Maciek Stach. Również płyta nagrywana była, znaczy Lipa nagrywał w Selecta Studio Gdańsk, realizował go Przemek Popławski, a Trybunie Tutki nagrywały w studiu Habakówka w Rabce, gdzie realizatorem był Kuba Bobas-Wilk. Wielkie podziękowania również dla naszych patronów medialnych, to jest Radio Wawa, muzodajnia.pl oraz firma Orange. Wielkie również podziękowania dla naszego partnera miasta Rzeszów. Oczywiście również serdecznie dziękujemy wszystkim rozgłośniom radiowym, które uwierzyły w nasz singiel Bałkanica i które go emitują na swoich falach, wszystkim stacjom telewizyjnym, które emitują nasz teledysk. I cóż, chyba tyle. 14 października płyta w sklepach. Zapraszamy do zakupu. Aha, kochani, jeszcze jedno bym zapomniał. Równocześnie z wydaniem płyty fizycznej na krążku nastąpi wydanie cyfrowe. Także dla wszystkich fanów legalnego poboru utworów z sieci mamy niespodziankę, ponieważ w wydaniu cyfrowym będzie o 2 numery więcej niż na płycie fizycznej. Także tych numerów na płycie Pierwsi Przyjaciele 2 w wydaniu cyfrowym będzie 19. Cóż,
zapraszamy do zakupu i wyrażajcie opinie o naszej twórczości. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy.